Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pack openingu z FIFA 15. Od poprzedniego meczu, a także openingu, zrobiliśmy sobie troszeczkę lepszy skład, troszkę bardziej zgrany, bo jest angielski, tak, ma w nim dwóch zawodników, których naprawdę bardzo chciałem mieć i których raczej będę już do końca gry. Jest mowa oczywiście o Clichym i Walkeru, którzy jak ktoś oglądał, to oczywiście byli z nami przez całą FIFA 15. Naprawdę, według mnie dwaj najlepsi boczni obrońcy w lidze angielskiej. Może ktoś się nie zgadzać, ale według mnie tak jest. I mamy 2200 FIFA pointsów. No mamy. I będziemy sobie otwierać złote paczki. Może dzisiaj nam się poszczęści, może... Miejmy taką nadzieję i zaraz zobaczymy. Może to jest ten dzień, kiedy trafimy naszego ukochanego Edena Hazarda, który jest kurwa drogi w tej FIFA. Ale na razie zaczynamy od Driady. Darida, jakiś Driada, jeden chuj. Aj no. Szkoda. Bo raczej z tego nam tutaj nic nie wyszło z tej paczki nam, a powinno. Lecimy następną. Cicho. Nie. Eto może jest coś warty. Nie wiem, czekajcie, co to jest za klub w ogóle? Jakiś Super League. Nie znam. Wiem, że Super League to liga, a tamten to już w ogóle. Nie chciałem sprawdzić, ile on jest warty, ale no niestety nie to kliknąłem. Kurde, no bo mi się to wszystkie jebią, tak? Każdemu zdarza się czasem popierdolić, tak? Nawet Rudemu. Albo Rudemu może nie, no ale... Ale cóż. Lecimy z następną paczką i... Aj, Karol. Andy Karol, myślałem... Myślałem, że coś lepszego, już patrzę, Anglia, jakiś Wayne Rooney, czy ktokolwiek, kurwa. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no cóż, do klubu pójdźcie na razie, a ja potem tych wszystkich piłkarzy posprzedaję. I może coś z tego będzie. Tam mamy na razie paru piłkarzy, jakichś Welbecków, Fernandinho, takich. Na razie nam starczają, ale no wiecie, to trzeba będzie polepszyć w końcu. Dlatego jak jesteś kibicem FC od Pekinbazy, pisze piękny, bardzo, naprawdę zajebisty, wręcz wzruszający i majestatyczny reflink bez potwierdzania jest w opisie. Tobie to zajmie około 11 sekund jego zrobienie, a FC od Pekinbaza będzie szczęśliwa. Będzie, naprawdę będzie szczęśliwa. Naprawdę. I... Montolivo, no patrzcie go. Montolivo, jakiś Lalana. Oj. Źle się dzieje. Southampton. No raczej... czekaj. Napierdolę, no raczej nikt tego ode mnie nie kupi, no. Boże, znowu tyle pieniędzy się pójdzie jebać przez te paczki, a ja znowu nic nie wylosuję. Martinez, no brawo, w końcu coś, jakaś normalna karta. Brawo. Czekajcie, zobaczymy, ile on jest warty. Wystaw na licytację, porównaj cenę. Proszę bardzo, 50 tysięcy, Martinez. No i pięknie, brawo dla FC od Pekinbazy. Teraz łapka w górę się należy. Łapka w górę, Martineza wylosowaliśmy. No po prostu zajebiście. Zajekurwaliście, my friends. Oczywiście, że go wyślemy do klubu na razie, potem pomyślimy co z nim zrobić. I normalnie jeszcze nam 1000 końców dali w prezencie. No ta paczka była szczęśliwa, ta mi się podobała. Polać tej paczce. Albo... Zostaw się łapkę w górę dla tej paczki i będzie też si. Będzie si, Fistachio i w ogóle, nie? I GG Amoroso nawet tak trochę. Dobra, otwieramy następną paczkę. W poszukiwaniu Hazarda. I jakiś tutaj raid. Raida mam, nie mamy? No dobra, to dobrze, że jesteś coś warty. Szczerze w to powątpiewam. O, tam za 2000 pójdzie, no. Bo on gra... A może tylko nawet na razie póki co do składu wezmę, bo on tam gra w tym West Hamie, czy co to był za klub. To sobie bym go na razie przygarnął, tak? A sobie przygarnę takiego murzynka małego. Następna paczusia i no nie. No niestety.
To wyślij do... Wszystko wysłałem do klubu, tak? Nie wiem, co ja zrobiłem, kurwa. Co ja, kurwa, zrobiłem? No i co ja nacisnąłem, kurwa? No i... Zajebałem, bo się zmyliłem, nie wiedziałem, że tutaj takie rzeczy można robić. Dobra, wyślemy to do klubu. Tak, weź to sprzedaj, weź to wypierdol po prostu. Następna paczka. Czy tutaj będzie coś ciekawego? Ja coś czuję, że ten murzynek będzie dla nas szczęśliwy. Też dałem życie? I nie, już tak patrzę na pasnik, ja tak patrzę, Francja, Benzema będzie, bo kiedyś na górę, Benzema będzie. A tu, no, gignac, kurwa. Ale co on ma, ile on jest warty, porównaj cenę. No, to nie. No szkoda, niestety, bardzo szkoda, wielka szkoda. I ile nam na paczce zostało? 5 paczek i jedną za stówkę damy radę. Dobra. Tak, to jest ta paczka? Czy to jest ta paczka? Nie, to nie jest ta paczka. Co to? Prawy obrońca, kurwa. 91 tempo. Wygląda jak Jack Sparrow, tylko że czarny, kurwa. Co to jest? W ogóle co to jest za zawodnik tej? Cavanda, Luis Pedro Cavanda. Ile on jest warty? No, coś tam. Taki nie na Quicksela, ale do składu też nie. Taki po prostu wystawić na listę transferową. Ale to sobie oczywiście wszystko zrobimy potem. I następna paczuszka. Leo Messi, Leo Messi na okładce, jak Leo Messi był w paczce? No nie, no niestety nie, to nie jest Messi. Liga Włoska, lewy obrońca z Napoli. O tak, 2 na 10 mi podszedł, ale 1500 końców przynajmniej. Użyj karty, gdzie ty chcesz ją sprzedawać? Warty jesteś coś, chłopie? Warty jesteś czy nie warty? No też tak 2 na 10, no ale coś. Lepiej cię wystawić niż skwikselować, nie, w końcu. Dobra, bo się czajmy na te paski jak łysy na wpierdol. Otwieramy, po prostu otwieramy i niech tam leci. I niech się dzieje wola FIFA. Ale takiej woli to ja nie chcę, kurwa. Gabriel, jakiś środkowy obrońca z Arsenalu. On nie jest prawie nic warty, bo patrzałem, jak szukałem składu na składu angielskiego. Szkoda. A szkoda, kurczę, nie? Szkoda. Jedyne co pozytywne dzisiaj to był Martinez. Jak na razie, oczywiście. Ja nie mówię, że nam jeszcze nic nie poleci, broń Boże, może akurat coś będzie z tych paczek teraz. Zostały nam 3 paczki w końcu do otworzenia, z czego jedna to ta mniejsza, no ale... Cristiano Ronaldo! CO?! RONALDO! CO?! CO?! Nie! CO?! CO?! Patrz na to, Isamu! Patrz na to! Patrz, kurwa, na to! O kurwa! Ja pierdolę! O kurwa! Jesteśmy bogaci! Nigdy w życiu tak dobrej karty nie trafiłem! Nigdy w życiu tak dobrej karty nie trafiłem! Czy wy to widzicie? O Boże! O ja pierdolę! O kurwa. Nie wierzę. Jak za to nie zostawisz łapki w górę? Jak za to nie zostawisz łapki w górę? To
To ja już nie wiem, nie? To ja już kurwa nie wiem. Czekajcie, ja się z nim muszę ostrożnie obchodzić, żebym jakimś cudem go nie spójcelował, nie wiem jakim, ale po prostu wyślij go do klubu. Ja już jestem szczęśliwy. Ja pierdolę, przez miliony paczek kurwa w tych jebanych Fifach otworzyłem. A tu kurwa paczuszka Cristiano Ronaldo, no kto to widział? Ja pierdolę. Czy wy to widzieliście? Nie, no ja jestem ustawiony do końca FIFA, kurwa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, czy... Chyba jednak chuj w ten, kurwa, angielski skład. Co tam jeszcze tutaj? I patrz, ze szczebra nam leci. Pięknie, pięknie. Ja pierdolę. Tego... To ja jeszcze na oczy swoje nie widziałem. Żeby takie rzeczy mi kurcze leciały. I to wszystko jest na wizji. Łoluju. Ja pierdolę. Cristiano Ronaldo. I co nam tu jeszcze poleciało? Oj, pięknie. Ja pierdolę, no. Jestem po prostu... spełniony. Nie. Jeszcze nawet jedną paczkę za końce sobie otworzę, a co mi tam, tak? Dropuję sobie Cristiano Ronaldo, to se mogę, tak? Ja pierdolę. No i dobra, Pelegrin jakiś, chuj w to. A, czekajcie, jeszcze nam jakaś paczka poleciała? Jedna złota paczka, no i kurwa. Ja dalej nie mogę w to uwierzyć, że nam Cristiano Ronaldo poleciał. Jedna złota paczka, czyli ta mniejsza pewnie. Ja pierdolę. A tak patrzę, lewy skrzydłowy Real Madrid, no ale wciąż nie dowierzam. Może być, nie? Ale już kurwa tak mi się średnio wydaje, że to będzie to. I tam jakiegoś rezerwowego mi dadzą. A tu chuj, Cristiano Ronaldo. Ja pierdolę. I samu Nitro, patrzcie na to kurwa, niech wam żal dupę ściska. Śmiecie jebane. Ja pierdolę. Nie, ja go muszę zobaczyć. Ja go kurwa muszę zobaczyć. 77 piłkarzy w klubie. Gdzie on? Jest. Pięknie. Cristiano Ronaldo. No dobra. Koniec podniecania się. Zostaw łapeczkę w górę, bo za to trzeba zostawić, po prostu kurwa trzeba. Udostępnia na Facebooka, no bo takiego czegoś nie udostępnisz? Na Facebooka takiego czegoś nie udostępnisz? Ja pierdolę, Cristiano Ronaldo. No i co? Ja idę sobie zwalić konia, a wy zostawcie łapkę w górę, widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć, pompa.